Ryby pływają? No tak. Ryby i ryby pływają. O, takie. Takie ryby. Takie palmy jakieś. Taki o. O, podpłynęły, bo myślą, że im coś damy do jedzenia, a my nic nie mamy. O, ale się tutaj zebrały. No. No. Rozmnażają się, no. Ale fajnie zarośnięte. Uwielbiam taką gęstę. Fajne takie gęste roślinność taka, nie? Lubię takie gęste roślinności. Gdzieś musimy sobie tutaj znaleźć miejsce. Tylko gdzie? Może gdzieś tu? Nie, tutaj chyba zajęte. Ale te dwa chyba nie. Czekaj, tylko tutaj jeszcze sobie tak nagram. Co? Tutaj też jest basen? Tak, tutaj. O, to może my się tu władujemy, bo tu jest cisza i spokój. Ptaszki pięknie śpiewają. A nie te kruki na Zanzibarze. Strasz... Ja bym do kolana bym miał. O, zaraz zobaczymy. Ale tu pięknie, ja co? Ja wiedziałam, że tam są tylko dwa schody. No. Ej, Emcia, podoba ci się? Podoba ci się tu? Gorące? No, a to tutaj będzie super miejscowa. Ale strasznie nisko. Strasznie nisko? No a jak? No tamten jest na pewno trochę głębszy. Ten jest taki idealny tutaj dla ciebie, nie? No. Taki pokąt ci jest, pokaż. Stań. O, taki nawet nie po szyję w sumie, to idealnie. No, gryzie parawy. Patrz jaka słodka. Chciałabym mieć papugę. Fajna, nie? No. Patrz, na wolności sobie siedzi. Nie trzeba jej w klatce trzymać. Elegancko, coś tam pokazuje. Nogę nam pokazuje. Siema. 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 High five. High five. Papuszko. No, ona się boi kota. Kolega. Ej, nie pogryzie jej? Nie. Chyba się znają. Ale patrz, one też tutaj nie są ani przyczepione. Są. Nie, są przyczepione. No. Niestety. A to nie będą przyczepione, bo są. Żeby nie uciekły gdzieś, żeby nie poszły. Nie są przyczepione. Gdzieś tam mają. Do nogi mają. Niestety. Ale fajne. Duże, co? Ale to wcześniej ich nie było, tylko był jeden. Nie. One gdzieś jeżdżą na wycieczki chyba. Albo do pracy. Teraz przyszły się najeść. Na posiłek. Tam jest napisane, że nie ma wejścia, bo jest niebezpiecznie. O, tam jeszcze jest jakiś jeden na górę. I kable. Nie wiem, na to się nazywamy, tylko na tym. Patrzcie na to, przyszedłem na targowisko i pytam się, czy można wejść. Pan mówi, tak, tak, zapraszam tutaj was, tutaj, gdzie są owoce. Mówi, proszę, proszę. No i jak na szczęście przyszedł taki taj i pokazał mi, jak się wchodzi. No po prostu trzeba przeskoczyć górą. Nie wiem, czemu jest zamknięte. Zabarykadowane, ale widocznie chyba chcą handlować albo co. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi, czemu, co tam jest napisane po tajsku, bo jest tylko po tajsku, z drugiej strony tutaj. Co tam jest za karteczka. W każdym razie przeskakuje się i normalnie się wchodzi i się robi zakupy. O, pani mi tutaj właśnie obiera jeszcze, bo nie mam noża w hotelu i chcieliśmy, więc pani nam tutaj obierze go teraz troszkę i właśnie już tutaj do naszych zakupów trafi. A teraz właśnie jestem na takim warzywniaku, no na takim markecie warzywno-owocowym, także. Także tak to tu wygląda. Bardzo dobre owoce.
mówiłem, dobra, że wystarczy, ale w sumie pani powiedziała, że nie, ja zaraz u panu tak ładnie obiorę. A tutaj są ten mandarynki z Tajlandii za 60 batów, czyli 7 zł za kilo, a tutaj są mandarynki z Chin, to są chińskie mandarynki. Tak powiedziała, że te są z Chin, a te są z Tajlandii. A, spoko. Jeśli chodzi o to wejście, to chyba chodzi o to, czemu tutaj trzeba przeskakiwać, to chyba po prostu to wejście jest z drugiej strony. Wejście z drugiej strony, nie wiem dlaczego z tej nie ma, ale można wejść, można przeskoczyć. No, pani mi tutaj... tutaj mam jeszcze ten. Pistacje spróbuję, takie może będą świeższe niż takie w Polsce, nie mam pojęcia. Dodatkowo wziąłem jeszcze te, jeszcze trochę innych owoców. Spróbujemy tych mandarynek tajlandzkich, także... Także. Dobra, teraz muszę się skupić, bo światła nie działają. Dużo świateł nie działa, bo nie ma dużego ruchu. Jest po prostu tylko taki normalny, co ciągle ktoś jedzie, ale nie taki, że wszyscy stoją, więc światła są niepotrzebne i po prostu wystarczy tylko przebiec przez ulicę. Tylko trzeba właśnie to zrobić, rozglądając się, a nie trzymając telefon w ręku i nagrywając. Także... Ruch akurat na tej ulicy jest dwustronny, więc trochę utrudnione to przejście będzie, ale spoko. No. Jesteśmy koło Jang Ceylon. Po przeciwnej stronie tutaj jest takie centrum, ale niestety jest zamknięte. O, właśnie McDonald's, nie McDonald's. Tam dużo takich różnych europejskich rzeczy jest. Plus właśnie ciuchy takie europejskie i tak dalej, ale jest zamknięte, bo Tajowie, tacy, którzy tutaj jeżdżą na tych skuterach, nie chodzą do takich centrów i nie ubierają się w takich sklepach, więc a turystów nie było, no więc jest to pozamykane jeszcze, może od nowego roku, jak już sezon ruszy pełną parą, przyjedzie jeszcze więcej turystów, no to może w końcu będzie otwarte. Gorzej tylko to, że ja mieszkam po drugiej stronie jakby ulicy i żeby przejść na drugą stronę, to teraz muszę kurde ominąć cały tam budynek taki wielki, ogromny, co najmniej dwa razy tyle drogi, niż gdybym mógł po prostu przejść tutaj na skróty przez ten zamknięty Jang Ceylon, ale no nie za bardzo chyba da się, bo tam barierki porozkładane, wszystko pozamykane i chyba nie za bardzo da się tamtędy przejść. Może spróbuję, ale się nie da ogólnie. No, także wszystkie centra handlowe, wszystkie galerie takie typowo europejskie, takie bogatsze, galerie, takie na wypasie normalnym, takim standardzie bardzo dobrym, są pozamykane, no bo nie ma turystów, tak? No. Ale w dużym mieście, w Phuket City, są otwarte. Tylko tu jest patong, jest troszkę mniejszy i tak jest dość duży, jak na tutaj jakby okoliczne wioski. To patong i tak jest duży, ale jednak galerie są pozamykane, ale jak się pojedzie do Patong City, nie Patong City, tylko Phuket City, z jakieś paręnaście kilometrów, może 20 stąd, to normalnie galerie duże też są pootwierane. Dobra, idę na drugą stronę. Tutaj ogólnie jest fajne miejsce. Nazywa się to Bangla Boxing Stadium. No i co? No ale niestety jest zamknięte. Tutaj na dole był zawsze taki fajny bar, grała głośna muzyka. A u góry był boks. U góry panowie się trzaskali. Dobra, uprawiali sport. No i właśnie, kurde, no bardzo jeździły samochody po mieście, reklamowały to miejsce. Właśnie bokserzy, kurde, na tych samochodach, które reklamowały to miejsce, kurde, trzaskali się tak trochę, tak pokazywali, co tu, jak to po prostu tu wszystko wygląda. No dużo się tutaj działo, ale niestety, no nieczynne. Niestety nieczynne, wiadomo przez co. No i tylko czekać, aż w końcu się otworzy kiedyś. Ogólnie tutaj ta część miasta to już jest taka trzecia linia od morza. No i ta trzecia linia już jest dość mocno, zamknięta, już dość mocno po prostu dostała po dupie, chciałem powiedzieć. No i powiedziałem, thank you, więc. I have to go to Bangla Road. Bangla Road. Bangla Road. Yes. Where? There. No, I turn left. Okay. Kurde, bo poszedłem teraz jednak w drugą stronę, nie tędy co przyszedłem. Bo tamten pan, który
na Bangla Road, na Junk Ceylon siedział, powiedział, że tędy będzie bliżej. No to idę tędy, tylko właśnie zapomniałem, że to dopiero tutaj za tym barem trzeba skręcić w lewo. No i co? No, ta trzecia linia już jest po prostu, no im dalej od morza, tym po prostu no, jest gorzej, tak? Bo mniej turystów. Jak było wszystko w porządku, to nawet tam jest jeszcze czwarta linia, że tak powiem. Czwarta taka przecznica. To nawet tam było, bardzo dużo się działo. Kurczę, wszystkie bary pozajmowane, pełno turystów i tak dalej. No a teraz jest tyle turystów, że zajmują całą pierwszą linię. No i pół drugiej. A ta trzecia to już tak, kurczę, 2% może. Więc no jest bardzo ogólnie jeszcze mało turystów. Ale na plaży i wieczorami już jest okej. Okay, już jest okej. Okay. Teraz wszyscy odsypiają, bo codziennie chodzą na Bangla Road po klubach. Tam jakiś się wczoraj dowiedzieliśmy, że w górach jest Bay. O kurde, zapomniałem. Bayview. Nie, kurde, zapomniałem. Jest jakiś tam klub, gdzie do 5 rano nawet są imprezy w czasach, kiedy mogą być chyba tylko do północy, czy jakoś tak. No, także radzą sobie, radzą. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Ja mieszkam teraz na drugiej linii brzegowej. I później też przez następne kolejne 2 tygodnie też będziemy mieszkać na tej jakby drugiej tutaj części, drugiej przecznicy od morza. A byłem na tej trzeciej, dlatego że właśnie sprzed 2 lata temu zapamiętałem tam bardzo fajny taki market, gdzie jest bardzo dużo warzyw, bardzo dużo owoców i takie wszystko takie fajne, świeże. No i poszedłem tam dzisiaj właśnie zobaczyć, czy jest otwarte. Na szczęście było, więc zakupy udane. No i wracam. Mieszkamy tam, w tym budynku. Moment. O tam, w tym wysokim. Tylko właśnie tędy też na wprost się nie da przejść, muszę iść naokoło, ale już niedaleko. No i właśnie doszedłem już do Bangla Road. O kurde, tam się chyba coś pali. Co tam się dzieje? Nie wiem, co tam się dzieje, ale jestem właśnie na Bangla Road, na najbardziej popularnej, znanej ulicy. No, można powiedzieć na całej wyspie Phuket. No, o właśnie. Tutaj też światła nie działają, ale ogólnie ja tam nie potrzebuję przejść, bo nasz hotel jest właśnie tam. Jeszcze jakieś 5 minut i będę na miejscu. A tutaj jest w sumie no taka główna ulica. To jest właśnie ta druga przecznica. Także tutaj już dużo więcej się dzieje. Przed chwilą byliśmy na trzeciej takiej. Teraz jesteśmy na drugiej. No i jakbyśmy przeszli to Bangla Road prosto tam w stronę morza, to by była pierwsza część taka od morza, pierwsza przecznica, pierwsza taka główna ulica, ta jest druga, na której dzieje się nawet może i więcej niż na pierwszej. No nie, no mniej więcej porównywalne są. Bo tam jest tak więcej hoteli czy coś, a tutaj jest więcej jakichś takich, jakichś restauracji może. Jest tak inaczej zagospodarowana po prostu ta ulica. Myślę, że jeszcze taką ciekawostką wartą naprawdę uwagi jest to, że właśnie będąc tutaj na Bangla Road, tutaj właśnie gdzie to czerwone auto, za nim na rogu jest właśnie taka budka Bangla Road i tutaj, o właśnie ta budka, którą tutaj widać, o tutaj, to jest takie miejsce, gdzie praktycznie całymi dniami i nocami była policja. I po prostu mieli tutaj taki swój punkt, gdzie często łapali turystów na skuterach, bo w Tajlandii trzeba mieć prawo jazdy, prawo jazdy na motor, żeby jeździć skuterem. A dużo osób nie ma po prostu prawo jazdy na motor, a jeździ tutaj skuterami. No więc policja po prostu miała zawsze bardzo dużo turystów, którzy jeździli bez prawa jazdy i którym mogli wypisywać jakieś drobne mandaty. I to miejsce właśnie tutaj przy samym Bangla Road było bardzo popularne, takie z tego, że właśnie tu jest policja, stoi policja, często się omijało to miejsce gdzieś tutaj bocznymi, żeby nie dostać mandatu za brak prawa jazdy, więc co? Czekajcie. No więc. Więc właśnie tak tutaj było 2 lata temu, wtedy kiedy jeszcze wszystko było normalnie. Teraz tej policji na mieście praktycznie nie ma w ogóle. Jak przejedzie tylko pan policjant na skuterze przez miasto, to po prostu wszystko. Ale nikogo nie zatrzymują. W ogóle bardzo dużo Tajów jeździ bez kasku. A oni widać nie mogą.
bo na przykład turyści bez kasku również byli zatrzymywani, ale na przykład teraz widziałem, jak coś Europejczycy pojechali bez kasków i nikt ich nie zatrzyma. No i na tą chwilę, jeśli chodzi o takie zatrzymywanie za jazdę niezgodną z prawem, jest dość spoko, bo nikt nie zatrzymuje. Także jeździmy tym razem skuterem, oczywiście w kaskach normalnie, ale niestety bez prawa jazdy. Więc nie przejmujemy się, bo naprawdę no nie ma prawie w ogóle policji, która by zatrzymywała i karała teraz jeszcze mandatami. Także na razie muszą przyciągnąć turystów, a nie ich odstraszać. Także jeśli ktoś się wybiera do Tajlandii, to myślę, że można mu podpowiedzieć, że łatwiej się obecnie porusza skuterami i nie trzeba się martwić o mandaty. Być może jak przyjedzie znowu więcej turystów, znowu się to zmieni, ale na razie jest spoko.